Cześć wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie chciałem pokazać coś przyjemniejszego niż w ostatnim filmie powiedziałem. Coś, co ja na razie odpukać cieszy mnie. Ja na razie niezawodnie. I oby to tak zostało, bo jak wiecie z mojego poprzedniego filmu, to cała choroba się zaczyna sypać. Papugi, poobijane skrzydła, głupiki, no to nawet nie chce mi się komentować. Padają. Chorują, nie powiem, że padają, bo aż tak znowu trupków nie ma i no są chore, biedne i się męczą te ryby. Dzisiaj już miałem robić w piątek podmianę pokuracyjną, ale dzwoniłem do sklepu zoologicznego i o głupikach mi powiedzieli, żebym może zrobił już teraz tą podmianę, bo jak jest lek przedobrzony, za długo też jest we wodzie, za duże jego stężenie w za długim czasie, to też może być niemiło, też się może zrobić nieprzyjemnie, więc no powiedzieli mi, żebym zrobił nawet dzisiaj tą podmianę, no więc zrobiłem, ale no o głupikach będzie inny film. Na razie z głupików tracę od nowa, nie jestem już zadowolony z głupików, w sensie że nie lubię tej ryby, no w sensie jej życie, z jej życia i hodowania się ostatnio u mnie głupika nie jestem zadowolony, ale o tym jeszcze będą inne filmy o głupikach. Na razie nie ma tam za bardzo co komentować. Jest przypał, nie chcą się chować i tyle. Natomiast w tym filmie chciałem skupić się na temacie rybek, które jak na razie wyglądają bardzo przyjemnie, zachowują się bardzo ładnie. Nie obserwuję przynajmniej u nich żadnych choroby, żadnych problemów zdrowotnych i są to ewentualnie, znaczy nie ewentualnie, no są to po prostu te na kadrze, które teraz macie ustawione. Moje bojowniki syjamskie. Sam jest to jest ten strzępiatek. Oprócz niego są tutaj te trzy samice. Słuchajcie, wziąłem tą parę z tego tarliskowego baniaka, bo no nic jej nie będzie. Samica gruba jest, a samiec nie chce robić z nią tarła. Po prostu tamten akwarium tarliskowe już się zasyfiło, więc dzisiaj je wyczyściłem od nowa. No i będzie czekało na kiedyś tam znowu, jakby chciały robić jakieś podchody do tarła. Na razie podchodów do tarła nie ma. Samica już też nie miała ewidentnie ochoty, samcowi też się nie chciało, więc dotarła, ale na razie nie będzie. Więc dlatego wpuściłem ich tutaj do ogólnego. Z powrotem do tych wszystkich, do tych pozostałych dwóch samic, które tu były. Jak ta jedna para była w tarliskowym. No i tak to wygląda. Zero agresji u bojowników. Tutaj trzy samice na jednego samca. Zero agresji, zero oznak choroby ryb. I ktoś mi powiedział, że dobrze jest, jak ryby mają jakiś taki żywy pokarm. To słuchajcie, na szybach tutaj widzę, że zaczynają pojawiać się w tym akwarium nicienie lub wypławki. No jedno z tych dwóch, albo może nawet i to, i to. Więc tutaj myślę, że bojownik takiego żywą larwę nicienia, czy takiego wypławka będą chętnie sobie chciały zjeść. Nie pogardzą takim żywym, mięsnym pokarmem. Także może to im wystarczy do diety żywym pokarmem, jeśli chodzi o do rozrodu, nie wiem. Ale głupiki, bojowniki generalnie mniej mi się podobają. Ja chyba w ogóle mam nawet zapędy, żeby się przerzucić z głupików na bojowniki. Po prostu głupik jest bardzo popularny. Taki już tradycyjna ryba akwariowa. Ja po prostu chciałbym spróbować czegoś trudniejszego i z tego co widzę, to bojowniki no, są w rozrodzie trudniejsze. I po prostu ta ryba teraz ostatnio mnie bardziej kręci mnie bojownik. To jest już taka, bym powiedział, ryba bardziej jeśli chodzi o rozród. Niby nie aż taka bardzo trudna, ale jednak już dla bardziej zaawansowanych pasjonatów akwarystyki. Także chciałbym teraz właśnie spróbować czegoś bardziej trudniejszego, jeśli chodzi o ryby. I to w dodatku ikrorodne, ponieważ bojownik jest jajorodny, ikrorodny. No, wiadomo o co chodzi. Rozmnaża się w sposób składania ikry i tarła, więc chciałbym z tymi rybami też po prostu spróbować szczęścia. Na razie ze szczęścia nic nie wyszło, tam były jakieś tam podchody, tam kiedyś był filmik, no ale z tych podchodów nic, na razie podchodów nie ma. Będę próbował. Postaram się nabyć jakiś żywy pokarm jeszcze dla nich, oprócz tych nicieni i wypławków, co na szybach tam tutaj w tym akwarium siedzą. A jak im to wystarczy, żeby się zadowoliły takim żywym pokarmem, tym co tu na szybie siedzi, nicienie, wypławki do tarła, to tym bardziej mnie to będzie cieszyło, bo nie będę musiał kasy wydawać na żywy pokarm. A ja nie, to po prostu im coś kupię, też nie ma problemu.
dla rybek, dla akwarystyki. Jestem pasjonatem, więc wszystko dla akwarystyki. No więc co? Bojowniki podsumowując. Ja na razie mi cieszą, jak widzicie, są żywotne, rezolutne, szalone, bez agresji, także mogą sobie tu śmiało mieszkać. Moim zdaniem można trzymać w takim stadzie 3 samice na jednego samca. U mnie to wypala, nie ma problemu, nie ma agresji. Ja w oparciu na własne doświadczenia z tymi bojownikami to takie harem, takie stado polecam, bo u mnie to wypala. Więc te ryby mnie cieszą jak na razie i oby tu zostało jak najdłużej, bo boję się, że to i tak długo nie zostanie, biorąc pod uwagę takiego pecha, jakiego mam do hodowli ostatnio. Ale nie wolno tracić nadziei w to, że się unormuje i będzie dobrze, a może nawet się jeszcze głupiki wyprostuje tam sytuacja i bojowniki pomnożą. No nie wiem, zobaczymy na rozwój wydarzeń. Trzeba być dobrej myśli, więc do usłyszenia w tym filmie i do usłyszenia w następnym. Cześć.